e-sklepie, za wyjątkiem stron standardowych, możesz dodać również własną. W tym celu wystarczy wykonać kilka prostych kroków. W panelu administracyjnym wybierz sekcję Wygląd sklepu, a następnie przejdź do zakładki Strony. Na samym dole dostępna jest sekcja Użytkownika. Naciśnij plus, aby dodać stronę. Teraz wypełnij pola z nazwą oraz tytułem strony, a następnie zatwierdź przyciskiem Dodaj. Zapamiętaj nazwę dla nowej strony. Będziemy używać jej w kolejnych krokach podczas tworzenia nowej treści użytkownika. Jest to bardzo ważne, ponieważ nazwa strony służy jako identyfikator, dlatego jeśli nie będziemy precyzyjni, to niestety strona nie zadziała tak, jak powinna. Po dodaniu strony nie będzie ona od razu aktywna. Żeby ją aktywować, należy zmienić przełącznik opcji na aktywna. Następnie zapisz zmiany, klikając w ikonę dyskietki. Jeśli powyższe kroki zostały wykonane, to możemy przejść do przyporządkowania nowej strony do odpowiedniego pliku w szablonie. Aby Twoja nowa strona mogła zostać prawidłowo wyświetlona w e-sklepie, to należy ją przyporządkować do odpowiedniego pliku w posiadanym szablonie. W panelu administracyjnym przejdź ponownie do zakładki Wygląd sklepu, a następnie Ustawienia, po czym wybierz Edytuj ustawienia zaawansowane. Odnajdź swoją stronę na liście, a w pustym polu znajdującym się obok niej wprowadź plik o nazwie user-page.html. Zapisz wprowadzone zmiany. Nie musisz od razu udostępniać klientom utworzonej przez Ciebie strony. Klient mógłby zobaczyć ją zupełnie pustą. Jeśli chcesz podejrzeć, jak prezentuje się dodana strona, to możesz włączyć parametr podgląd zmian w czasie rzeczywistym. Wtedy tylko Ty widzisz zmiany, a klient nie ma pojęcia, że w ogóle tworzysz nową stronę. Jeśli wykonasz wszystkie modyfikacje, to możesz wybrać opcję Opublikuj. Teraz możesz przejść do tworzenia własnej treści na nowej stronie. W panelu administracyjnym przejdź do ustawień, a następnie wybierz sekcję treści, po czym przejdź do zakładki regulamin i inne. Ponownie kliknij przycisk plusa, aby dodać nową treść. Wprowadź nazwę oraz identyfikator, który stanowi nic innego jak nazwę utworzonej wcześniej strony. Pamiętaj, że musi to być dokładnie taka sama nazwa. W przeciwnym razie nie uda Ci się powiązać treści użytkownika z nowo dodaną stroną. Wprowadź dowolną treść, jaką chcesz wyświetlić w nowo dodanej stronie. W tym miejscu możesz także wgrać własne załączniki. Wszelkie zmiany zapisz i publikuj. Jeśli jednak masz zamiar zmodyfikować treść jeszcze przed publikacją, to wówczas wybierz Zapisz bez publikacji. Zmiany zapiszą się, ale nie będą widoczne w e-sklepie. Na sam koniec dodamy stronę do wybranej sekcji w stopce szablonu. W tym celu przejdź do zakładki Wygląd sklepu, a następnie Ustawienia. Wybierz zakładkę Nagłówek, stopka. Kliknij w sekcję, która dotyczy nowej strony, a następnie dodaj ją z tego miejsca, klikając przycisk Dodaj stronę ze sklepu. Po wybraniu z listy odpowiedniej nazwy zaznacz ją i kliknij Dodaj stronę. Zapisz zmiany. Pamiętaj o publikacji szablonów po wprowadzeniu zmian. Wykonanie tych kroków pozwala na utworzenie własnej strony, a następnie powiązanie jej z treścią użytkownika. Nowa strona będzie widoczna w stopce szablonu, a po przejściu do niej wyświetli się utworzona przez Ciebie treść. Jeżeli Twoja nowo dodana strona nadal się nie wyświetla, to spróbuj wyczyścić pamięć podręczną Twojej przeglądarki.